Znaleźliśmy kolejny pustostan. Drewno na ognisko przygotowane. Tam gdzieś daleko jest morze. Jedynie martwi nas to, że nie ma kranu. Ale proszę bardzo. Siedzonka. Tylko aqua. A tam idziemy do góry dalej. Troszkę zabłądziliśmy z Tomkiem i musimy przejść przez morze lawy. A morze lawy wygląda tak. I nie jest łatwo. Chujowe te buty. Chujowe? Jednak trzeba wydać te 500 zł. Nie tam. Co robisz, Tomasz? Zmieniam skary. Dookoła nie ma nic. A my przez to nic idziemy. To jest chyba w ogóle zabronione. Jesteśmy na wysokości. Nie, ponad chmurami już jesteśmy. Zobacz. No. Nie, no tam są chmury. No. Ale wysoko. Po takim czymś musimy chodzić. Niektóre głazy są wielkie. Jest stromo. W ogóle myślałem, że wiesz, jak jest takie zejście lawy, to jest bardziej łagodne. No. A te takie, wiesz, zapadnięcia to są nawet... Ale jakie to są kuleczki, nie? Z głazy takie. No. To nie jest taki, wiesz, tak jak asfalt. Że się wylało i zastygło. No. Tylko takie kamulce. No, racja. Dziwne, nie? No jak to jest ogromne. Czy to nie ma szans przed czymś takim uciec? No. No jak uciekniesz? Nie ma opcji. No. No tym miłym akcentem kończymy i idziemy dalej. Ja doszedłem. Tomek jeszcze idzie. Jestem na drodze. I teraz idziemy znowu w górę. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Jeszcze z ciężkim plecakiem, który wozi na lewo i prawo. Tomek, śpiewaj! Cześć, jesteśmy na ilu metrach, Tomek? Nie wiem, 1657 chyba tam jest napisane. No 1600 metrów. Taką oto miejscówkę znaleźliśmy. Nikogo tu nie ma. Jest grill, dużo drewna. Ławeczki. Tomek sobie spał na stole. Nie będę mówił prawdy, dobra? A ja miałem tu hamak rozłożony. Tu jest las. Obok jest ogromne pole lawy, które się ciągnie aż do szczytu. Wszystko jest pozamykane. Nie ma wody, ale tutaj jest na przykład